Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać, co mi się stało w kamperze. W trumnie wyskoczył mi na ekraniku, wyskoczył mi kod błędu, błąd właściwie. Kod tego błędu zaraz Wam pokażę. Już pokazuję. Idziemy do sterownika, do trumy. I już załączam oświetlenie. Proszę. I wyświetlił mi się kod E122H. Dzwoniłem do serwisu. Okazuje się, że jest to kod, który mówi mi o tym, że zabrakło paliwa w trumie. To jest truma diesel, która jest podłączona bezpośrednio do baku paliwa. I po ostatnim wyjeździe po prostu nie dotankowałem przy powrocie i zostało mi według aplikacji śledzącej, gdzie pokazuje mi też, szczytuje mi z komputera dane, pokazało mi 16 litrów, ale prawdopodobnie no nie było to chyba dokładnie, nie był to dokładny pomiar, więc no chyba tego paliwa musiało być mniej. Więc no i ja puszczałem sobie tutaj właśnie tą trumę, bo były pierwsze przymrozki. Puszczałem trumę, ażeby mi tutaj woda nie pozamarzała. Przepraszam, ale zapełniła mi się karta pamięci i musiałem przełożyć kartę, także, ale już jestem. Więc włączyłem sobie ogrzewanie na 5 stopni i zostawiłem tak na noc, tak jakby przymrozki. Nie chcę spuszczać wody jeszcze z trumy, ze względu na to, że no, chcę jeździć na narty kamperem. Więc napuszczanie tej wody, spuszczanie, no to takie trochę nie za bardzo. Więc spuściłem sobie na 5 stopni, no i tak zostawiłem. No i pewnego dnia tutaj sobie przychodzę do kampera popatrzeć, czy wszystko w porządku, a tutaj właśnie ten błąd mi wyskoczył. Więc wczoraj pojechałem, zatankowałem do pełna bak. No i teraz właśnie chcę pokazać Wam, czy szybko to po prostu ta truma zaskoczy, zassa to paliwo. Także no, nagram to i zobaczymy. Już pokazuję, tu mamy ten błąd, który nam się świeci. Tu mamy trumę. Jest tutaj pod łóżkiem. Otworzę to tutaj. Nie wiem, czy to widać, bo tak. Coś tam, jakieś światełka mi migają na czerwono, nie wiem co to jest. Ok, więc zróbmy tak. Tak. Błąd wykasujemy. Ogrzewanie. I puścimy go na 6 stopni. No i na razie cisza. Nic się nie dzieje. Tam coś przestało migać. Aha, jeszcze muszę sprawdzić temperaturę, jaka jest wewnątrz. Moment. Sprawdzimy temperaturę. Jest 6 stopni, więc muszę prawdopodobnie dać to chyba podkręcić wyżej temperaturę na trumie. Także jeszcze raz. Damy na 10. No i cisza. Dobra, muszę przerwę filmowanie, bo muszę to ogarnąć z instrukcją albo przedzwonić do serwisu. Słuchajcie, truma ruszyła. Jeszcze chyba bez paliwa. Podpompowuję paliwo, ale zrestartowałem ten numer, skasowałem numer błędu.
i czekam teraz aż odpali. Czekajcie, poświecę tutaj telefonem. Momencik. O, teraz chyba lepiej widać. Wyjdziemy teraz na zewnątrz i zobaczę tam przy wylocie. Ale chociaż mogę tutaj... Czekajcie, telefon posłuchaj. Słuchajcie, no po kilku próbach załączenia pompa zaciągnęła to paliwo, była zapowietrzona. No i trzeba po prostu kilka razy wykonać start tej trumy. Dlatego, że za pierwszym razem znowu wyskoczył błąd i znowu pokazało kod 122, który mówi o tym, że jest brak paliwa. Więc troszeczkę się wystraszyłem już, że coś się stało z pompą albo coś. Ale nie, zrobiłem jeszcze raz restart, wystartowała i no idzie teraz. Idzie, ciepłe powietrze leci, także... Moment, tutaj. Tak. No i ta rura już zaczyna być ciepła i na zewnątrz spaliny już też wychodzą ciepłe. Także już teraz wszystko gra. Także znowu będę mógł zostawić to na 5 stopni w nocy i żeby mi tu nic nie pozamarzało. Wodę oczywiście spuściłem. Tutaj jest taki dingst niebieski, moment, o tutaj widzicie go. Taki niebieski przełącznik tam jest. To jest właśnie uruchomienie pompki do spuszczenia wody z bojlera. Woda jest spuszczona. Z serwisem uzgodniłem, że mogę spuścić wodę i mogę używać grzania kampera. Także są to dwie niezależne rzeczy. No. Dobra, no to tyle w tym krótkim materiale. Chciałem pokazać wam, może ktoś też będzie miał taki problem, że mu braknie paliwa. Pamiętajcie, że bo pierwszą informacją, jaką uzyskałem, czyli paliwo schodzi do rezerwy i wtedy wyłącza dopiero, blokuje dopływ paliwa do trumy. No a chyba to tak nie jest, bo jeszcze rezerwa mi nie świeciła, a już mi wtedy pokazywało błąd. Także jest to chyba wcześniej. Wydaje mi się, że jest to 25% zbiornika. Więc trzeba uważać, trzeba po prostu pilnować, żeby nie dopuszczać do tego. Także tyle w tym materiale.